Kto rozpoznaje ten samochód? Niestety, przyjechał małym, bo duży się rozwalił. Kto śledzi, to wie. Tare! Znana Emil. Osoba, znana osoba. Emil, nie nagrywaj mnie tak bez makijażu. Kto zna? Kto zna? Wszyscy muszą znać. Jacenty jest przewożony z planu na plan. Służy jako statysta, kamerzysta, a czasami po prostu stoi poza kadrem. No to też jest ważne, no to też trzeba powiedzieć. Trzeba umieć stać. trzeba wiedzieć, jak stać poza kadrem. Także już wiecie, że to ludzie z kanału Zmywak, największego w tej chwili kanału, który przyszedł nas odwiedzić prywatnie. Nie ma większego. Emil, jak będziesz miał większy, to się obrażę. Nie no, większy... Nie, to przyjadę i skreślę swoje imię, proste, albo zamaluję magnolią. Odpalam kamerę, żeby wam pokazać, tak jak już mówiłem, podpisy youtuberów, ściana się powiększa, historia się tworzy tego domu. Jeszcze chciałem dodać, że te wielkie malowidło, co zamówiłem na płótnie, gdzie mieli się też podpisywać, w razie jakby ściana już się zabrudziła, to chciałem mieć to wszystko na płótnie. No niestety miesiąc temu zapłaciłem za to, zadzwoniłem, podałem blika, poszedł przelew i płótna do tej pory nie widzę. To u was Royal Mail też strajkuje? Nie? Bo u nas strajkuje i też paczki nie przychodzą. U mnie to już w ogóle nic nie dochodzi w tej chwili. Dobrze. No to... Emil, bo nie masz adresu. No nie ma jeszcze, nie ma, ale ja podałem... Ludzi pytałem po drodze. YouTube, lewo, prawo, oni mówią. Tam, YouTube, no. Lecimy, chodźcie, podpiszecie ładnie ściankę. Ola. Data, żeby była data, jeszcze zapraszamy do ścianki YouTube'owej. Legendarne mazaki Emila istnieją. Są. Są i istnieją. Wybrać sobie proszę miejsce. A właśnie, to by trzeba było jakoś przesunąć. Się zmieści. Gdzie jest 27? Gdzie jest 27 dzień wypłaty? Ludzie z fabryki wiedzą. Masz, Mariola, pisz pierwsza. Gdyby nie ty, ten kanał nie istniał. Mariola. Emil, tak swoją drogą. Jeśli zostały ci jakieś miliony, to ja bym ci Mariolę pożyczył. Sorry, że tamten, ale... Ona bardzo podnosi zasięgi, więc... Tak, jeszcze parę baniek zostało, także dobrze się składa. No to dobrze. Ja może tak bliżej się podpiszę. A Emil, w ogóle będą dwa kanały. No, to dwa by się przydały, jak masz dwa. A drugi? Zrobiło się niezręcznie cicho. Podpis sławnego youtubera. Ten, zrobię trzeci kanał i wrócę tu za rok, zobaczysz. Pisać datę? Tak, dobra. Emil, ja ci już mówiłem, że ludzie zmieniają nazwy kanałów i co wtedy? Przyjedziesz podpisać jeszcze raz. Dobra. Będzie... Ale jak będzie miał więcej subów ode mnie. Tak, no dobra. No akurat to cię nie dotyczy, ja wiem. To cię nie dotyczy. Ładna ścianka. Jak długo w ogóle prowadzisz kanał na YouTubie? A 6 lat. Czekaj, nie wiem gdzie mówić, do ciebie czy tam. Obydwa? Do widzów. Nie, no nie. Oni cię wszyscy znają i chcą cię poznać. Historia teraz. Jednego kanału sięga roku 2010. Chciałem wysłać rodzicom zdjęcie... Nie 2010. Chciałem wysłać zdjęcie, proszę, chciałem wysłać film mojej małej córki moim rodzicom za granicą. Aha, i tak się zaczęło? Tak się zaczęło. No potem pomyślałem sobie, że nie, może oprócz córki będę nagrywał coś więcej. No tak. Nagrywasz? Nagrywam. A Zmywaka zrobiłem, bo zbyt dużo osób pytało, ty, te referendum w sprawie Brexitu, to my już wyszliśmy. Więc nie będę każdemu tłumaczył oddzielnie, zrobię film i puszczę tak, wszystkim. Tak, i wszyscy będą wiedzieć. 6 lat później.
Jestem na ściance. A ty, Mariolka? Opowiadaj o swojej karierze YouTube'owej. O Jezu. Mariola jest tu dla zasięgu. Dla to widać. To teraz tak. Kończymy się śmiać, idziemy do kuchni i robimy obiad. Tak to wygląda, kochanie. Historia się tworzy. Dużo fajnych ludzi można poznawać. Cieszę się bardzo, że youtuberzy tutaj przychodzą, podpisują się na tej ścianie, że to zaskoczyło, że to działa. Możemy się asymilinować, czy jak to tam się nazywa, wy wiecie lepiej ode mnie, także... Możemy się wszyscy spotykać, poznawać. Mam nadzieję, że jednego dnia będę mógł zrobić imprezę po prostu dla wszystkich ludzi, którzy się podpisali na tej ścianie i się spotkamy. Zrobimy taką imprezę integracyjną, jak ja to mówię. Będzie na pewno miło, będzie ciekawie. Czekam na wykończenie tego domu, żeby bardzo dużo się działo. No. Także tak wygląda życie po emigracji w Polsce i zdaję wam pełne relacje. No tak to wszystko wychodzi. Nie no kurczę, zawsze się chciałem z tobą przejść po tym pokoju. No ty tak mów do kamery, ja sobie będę przydomna. Jesteś, a nie chciałbyś się na rowerku przejechać tym? Obawiam się, że przy obecnym obciążeniu zniszczę ten rowerek. Nie, nie zniszczysz, bo to jest prawdziwy BMX. Może innym razem, jak już ten trzeci kanał. Dobra, to trzymaj mnie, ja ci pokażę, bo widzę, dobra, że jesteś nieśmiały, patrz. Emil, ja nie mam doświadczenia w nagrywaniu. Widzisz jaki duży salon? Widzę. Można latać na rowerze. Zazdroszczę ci! Nie to co brytyjski. Od widzów Boris dostał, także wiesz, zawsze pokazuje, że ten rower jest wspaniały. I Emil na nim jeździ, a Boris nawet nie wie, że został kupiony. Boris nawet nie wie, że tutaj nim przyjechałem. Dokładnie, taki fajny rower, kup mi taki. Dla siebie. Dobra, tak, taka wrzutka, kochani. Taka wrzutka. Mariolka jest dla zasięgów, także z wami nie porozmawia. Jak widzicie, nawet na kanale u zmywaka są króciutkie wstawki. Mariola Drukaru! Ale my mamy taki zaszczyt poznać dogłębniej. Coś ty powiedziałeś? Tomeczek właśnie odjechał z rodziną. Zostawił podpis youtuberów, jak już mówiłem. No i tak to wygląda. No dobra. Dzisiaj wolny dzień. Wybieramy się gdzieś z rodzinką. I tak vloguję, co się dzieje w wolnym dniu. Taka aktualizacja, jadę z moim synkiem. Moim synkiem, przecież to już wielki chłopiec. Zobaczcie, jaki fajny napoik. Borys, co? Smaczna kawusia jest dla ciebie. Czy to jest? Nie wiem, jakaś smaczna kawusia. Nie wiem, co to jest. To napij się i powiedz, czy dobre, i daj mi spróbować. Kawę. Co tam mu nie zaszkodzi, jakaś kawka, ty? Przecież to smaczna kawusia. Inyka jedynie, to za. No zabawa, ja jestem. Nie chcesz, to daj, ja się napiję. Nie lubię kawy. No i dobra. O, kozak, powiem wam, dobra, bardzo dobra. Dobra, to na tyle, lecimy gdzieś na plac zabaw z Borysem poskakać, nie? Mhm. Poznamy paru ludzi. Jak to mówię, parę matek, ojców i dzieci, nie? Całe rodziny, nie? Nikogo nie poznamy? Nie. To dzisiaj sami. Na tyle. Cały wiatr mam, zobacz. Nie jest zimny, Emil, jest zimny, on jest rozgrzany. Trafiłem go idealnie. Tata! Co jest, synek? A chcesz kawę? Co chciałeś? A chcesz ci powiedzieć? Chciałeś dolać tacie? Dałem mu to zrobić.
zaslał mnie. I to mocno. R1. Ale nie, to mamy pogodę, ponad 30 stopni. My z Magdą wróciliśmy sobie na budowę. Zjedliśmy sobie jedzenie. O, obiad kupiliśmy sobie w sumie takie zestawy. I co tu jeszcze? No i Borys lubi się bawić wodą, także leje tam cały czas wodę. Magda teraz wstawiła wodę na kawę. I tak sobie rodzinnie mieliśmy gdzieś wyjechać, ale podoba nam się coraz bardziej na tej budowie. Także tutaj sobie czas spędzamy. Akurat dzisiaj by się przydał jakiś widz, żeby nas odwiedził, żebyśmy sobie pogadali. Mamy dużo czasu wolnego, no ale nikt jeszcze nie przyjechał, także tak czasami się zdarza, że przyjadą jak nie możemy. Czasami jak mamy dużo, to nikogo nie ma. Dobra, to ja sobie siadam i odpisuję na wasze komentarze.